Widzicie, co tu jest napisane? Tu jest napisane, że wszystko można. Cześć, witajcie, nazywam się Skibot i witam was w pierwszym odcinku nowej serii, która będzie poświęcona home recordingowi. A postanowiłem tą serię przygotować dla was z tego względu, że od dłuższego już czasu widzę coraz więcej pytań na tych różnych grupach facebookowych poświęconej tak zwanej własnej twórczości muzycznej, czy tam twórczości jakiejś rapowej. Są to pytania związane z tym, w jaki sposób zacząć nagrywanie w domu, że tam powiedzmy, piszę sobie jakieś teksty, piosenki, chciałbym to ponagrywać sobie do jakiejś muzyki w domu, co muszę mieć, jaki muszę kupić sprzęt. To jest taka seria, którą przygotowałem po to, żeby pokazać wam, że można tak naprawdę bardzo małym kosztem zacząć robić dobre nagrania, stosunkowo dobre nagrania w domu i nie trzeba się otaczać od razu jakąś potężną ilością sprzętu, wydawać potężnych pieniędzy na to, żeby zbudować sobie jakiś swój taki workspace do pracy z dźwiękiem. Zacznijmy może od tego, kim ja w ogóle jestem i dlaczego zamierzam się wymądrzać w tym temacie. Chcę od razu zaznaczyć, że ja nie jestem profesjonalistą. Nie jestem muzykiem z wykształceniem. Owszem, robię od 20 lat muzykę, natomiast robię ją totalnie ucząc się wszystkiego od zera, od podstaw i nie posiadając wykształcenia muzycznego. Nie chodziłem do szkoły muzycznej, nie skończyłem studiów na Akademii Muzycznej. Wprawdzie w wieku tam dziecięcym pobierałem jakieś lekcje muzyki, nauki gry na pianinie, co mi myślę, że dało bardzo dużo. Trochę gram na gitarze, ale od 20 lat nagrywam samodzielnie swoją muzykę w domu. Robię to w domowych warunkach. Przez pewien czas posiadałem swoje takie, można powiedzieć, mikro, malutkie studio domowe na moje potrzeby, moich znajomych i no i tutaj stąd wywodzi się moja wiedza i moje doświadczenie. Oprócz tego ukończyłem taki roczny kurs z zakresu pracy w studiu i podstaw związanych właśnie z nagrywaniem muzyki w studiu oraz edycji i miksu utworów. I chcę, żebyście wiedzieli, że to, co zamierzam wam pokazać, to nie jest jakaś jedyna słuszna wiedza. Mało tego, możecie się ze mną totalnie nie zgadzać w wielu tematach i pewnie będziecie mieli rację. Natomiast tutaj, w zakresie tej wiedzy, nie ma czegoś takiego jak jedna słuszna ścieżka. Każdy używa innego sprzętu, robi pewne rzeczy w trochę inny sposób. Chcę wam pokazać, jak ja to robię, w jaki sposób ja osiągam swoje brzmienie i dlaczego tak to robię oraz w jaki sposób do tego doszedłem. A będziemy skupiać się na tym, żeby wszystko starać się zrobić możliwie najniższym kosztem, nie wydając jakichś potężnych sum pieniędzy, bo jeżeli chodzi o sprzęty do nagrywania dźwięku, to tutaj nie ma tak jakby górnej granicy. Te kwoty potrafią sięgać takich kosmicznych wartości, że tak naprawdę nie ma końca. I chcę wam pokazać, że można pewne rzeczy zrobić naprawdę w warunkach domowych, dobrze je zrobić i zrobić je za niewielkie pieniądze. W tym odcinku chcę odpowiedzieć wam na pytanie, które pojawia się najczęściej i dotyczy ono zakupu komputera, zakupu mikrofonu, zakupu interfejsu audio. Od czego mam zacząć, jaki sprzęt kupić? I tutaj zazwyczaj zaczyna się taka dyskusja na wszelkich forach, kup to, kup tamto. Prawda jest taka, że każdy będzie zachęcał do tego, żeby kupić taki sprzęt, jaki akurat właśnie sam posiada. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli nie masz żadnej wiedzy na temat pracy z dźwiękiem, na temat produkcji, komponowania muzyki, nie potrafisz grać na żadnym instrumencie, albo nawet potrafisz, ale nigdy w życiu tego nie nagrywałeś w żaden sposób, nie robiłeś tego sam, no to podejrzewam, że komputer, który posiadasz w domu, w zupełności ci do tego wystarczy. Potrzebujesz tylko i wyłącznie oprogramowania oraz słuchawek. I jeżeli chodzi o słuchawki, to będzie twój pierwszy zakup. Ja akurat używam i pokażę wam, czego ja używam, ale to nie jest dobry wybór, od razu mówię, i niekoniecznie bym doradzał wam ten sprzęt. Ja używam słuchawek, które się nazywają AKG-K77 Perception. To są słuchawki zamknięte, które są świetne do nagrywania wokalu na mikrofon, bo jak ja sobie je założę tutaj, i nagrywam coś, a tutaj słyszę beat,
to przez to, że one mają konstrukcję zamkniętą, to to, co tutaj mi gra w słuchawkach, nie przenosi się na mikrofon, nie ma tak zwanych przesłuchów, wobec czego nagrywa się tylko i wyłącznie mój głos, mój wokal. I wprawdzie takie słuchawki uważa się za dobre do nagrywania właśnie na mikrofon, natomiast niekoniecznie uważa się za dobre słuchawki do jako odsłuch do miksu, z tego względu, że no, teoretycznie ta konstrukcja zamknięta sprawia, że one są takie bardziej basowe, że mają takie mięsiste brzmienie. Aczkolwiek te słuchawki same w sobie mają coś takiego, że tego basu mają stosunkowo mało i brzmią dość płasko, dlatego ja ich używam. I dlaczego to jest ważne, żeby mieć odsłuch, który brzmi możliwie płasko? Dlatego, że jeżeli sobie na przykład puścisz swój miks na jakimś sprzęcie audio, na sprzęcie hi-fi, czy nawet w samochodzie, czy na jakichś właśnie takich słuchawkach zamkniętych typu na przykład Beatsy, które są bardzo popularne, to nie będzie brzmiało tak, jak to zostało w rzeczywistości nagrane i zmiksowane. To będzie podbarwione, tam będzie dodane dużo dołu, dużo góry, żeby to wszystko było takie ekspresyjne, takie mocniejsze. I może się okazać, że w momencie, kiedy ty miksujesz i masz trochę przekłamany dźwięk, bo słyszysz właśnie dźwięk podbity w pewnych miejscach, to zaczniesz robić dziwne rzeczy i zaczniesz skręcać ten bas. Będziesz go robić za mało na przykład, bo tu będziesz słyszał za dużo. Później ktoś to odtworzy na innym sprzęcie i to będzie brzmiało jak kaszana. Dlatego, żeby zrobić dobry miks, powinieneś mieć albo dobre słuchawki, albo najlepiej monitory odsłuchowe. Natomiast w domowych warunkach, nie ukrywajmy, nie każdy ma możliwość zakupu przede wszystkim monitorów, które są dosyć drogie. A druga rzecz jest taka, że do tego już trzeba pomyśleć nad solidną adaptacją akustyczną pomieszczenia. Chodzi o to, że monitory mają swoją skuteczność i potrafią być dosyć głośne. Jeżeli nie masz dobrze wytłumionego pomieszczenia, to będzie ci się robiło w tym pomieszczeniu coś dziwnego z dźwiękiem, będziesz słyszał jakieś pogłosy, no on nie będzie brzmiał dobrze i też to może być trochę przekłamane. Ja na przykład w tej chwili, jak widzicie, siedzę w swojej własnej sypialni, gdzie no nie mam żadnej adaptacji akustycznej. Jeżeli dobrze też się wsłuchacie, to słychać tutaj pogłos i to nie są dobre warunki do miksowania i do nagrywania. I mam w tym pomieszczeniu monitory i używam ich tylko i wyłącznie dlatego, że używam ich już jakiś czas i wiem, czego się mogę po nich spodziewać. Wyrobiłem sobie w pewien sposób swoje ucho i wiem, w jaki sposób one w którym momencie brzmią. Natomiast tak czy inaczej, bardzo mocno posiłkuję się słuchawkami. Dlatego słuchawki to jest podstawa i od tego powinniście zacząć. Kolejna rzecz to jest oprogramowanie, no bo bez programu no to w żaden sposób nie jesteście w stanie ruszyć, gdzieś ten dźwięk musi się nagrać. Programów jest mnóstwo i jeżeli chodzi na przykład o hip-hopowców, no bo nie ukrywajmy, ja tą serię tak kieruję troszeczkę w kierunku raperów, z tego względu, że na tych forach rapowych jest najwięcej takich pytań o to, jak zacząć i jaki kupić mikrofon. I tak jakby to w ogóle na tym się zamykał temat, a to jest dopiero zupełny początek. Raperzy uwielbiają, hip-hopowcy uwielbiają program FL Studio. Ja na tej aplikacji pracowałem około 17 lat i uważam, że rzeczywiście jest świetna, jest rewelacyjna, jest super w ogóle, jeżeli chodzi o układanie sobie pętli perkusyjnych, w ogóle praca tam z pętlą, te patterny, to wszystko jest tam tak fajnie rozwiązane i tak czytelne, że nie posiadając żadnych umiejętności i wiedzy, bardzo szybko można zrobić fajny beat. No, powiedzmy fajny, ale problem zaczyna się w momencie, kiedy to wszystko trzeba zmiksować z wokalem, kiedy tam trzeba nagrać wokal, zmiksować to wszystko razem i zrobić z tego cały utwór. Dlatego, że no, ten program w przeciwieństwie do innych popularnych takich aplikacji z zakresu Digital Audio Workstation, no to on ma zupełnie inny interfejs i tam jest trochę inaczej, jeżeli chodzi o łączenie ścieżek z mikserem. To jest trochę irytujące. Mnie to na dłuższą metę tak irytowało, że w momencie, kiedy zrobiłem sobie jakiś beat w FL Studio, tak czy inaczej z tym beatem później wyeksportowanym przesiadałem się na inną aplikację, w której dopiero dogrywałem wokal i robiłem miks całego utworu. Dlatego ostatecznie z tej aplikacji jakiś czas temu zrezygnowałem i przesiadłem się na coś innego. Przesiadłem się na program, który się nazywa Cocos Reaper i który można za darmo
pobrać ze strony producenta i przez 60 dni testować z jego pełną funkcjonalnością, za darmo. Bez żadnych kombinacji, bez żadnego piracenia. Po prostu masz przez 2 miesiące program, w którym możesz nagrać muzykę, zrobić klipy MIDI, no, używać instrumentów VSTi, używać sampli, zrobić totalnie wszystko, zrobić pełen mix. Posiada też swoje własne wbudowane całkiem niezłe efekty. I to robisz zupełnie za darmo, a po 60 dniach, jeżeli stwierdzasz, że ta aplikacja ci odpowiada, to możesz używać jej dalej za kwotę $60. Jednorazowo płacisz $60 i masz dożywotnio ten program. W dodatku aplikacja ta jest o tyle dobra, że jest bardzo wydajna i nie obciąża procesora. Ona pracuje naprawdę na słabych komputerach, więc jeżeli masz rzeczywiście słabego kompa, to nie będzie żadnego problemu z tym, żeby ruszył na nim Reaper. Nie potrzebujesz interfejsu audio. Jeżeli zaczynasz dopiero w tym momencie i nie chcesz jeszcze nagrywać muzyki przez mikrofon, a chcesz tylko zająć się na przykład, no nie wiem, no chcesz zrobić beat, powiedzmy, jakiś tam, chcesz sobie poukładać stopę, werbelek, hi-hety, do tego dorzucić jakieś instrumenty, jakąś linię basu, to jak najbardziej wystarczą ci do tego słuchawki, Kokos Reaper i sterowniki ASIO for All, które są dostępne praktycznie razem z tym programem i przyspieszą jakby pracę twojego komputeru z dźwiękiem o tyle, że tam się nic nie będzie cięło i ten beat sobie spokojnie zrobisz. I od tego zacznij. Jeżeli to ogarniesz i nie znudzi cię ten temat i zobaczysz, że rzeczywiście jest to coś, co cię kręci i co pozwala ci iść dalej w twojej muzycznej drodze, no to dopiero wtedy możesz zacząć się zastanawiać nad tym, co kupować dalej. A kolejnymi twoimi zakupami będzie na pewno interfejs audio. No jeżeli chcesz nagrywać wokal, to mikrofon, jeżeli chcesz nagrywać gitarę i masz tą gitarę, no to tylko interfejs audio. Jeżeli jakieś inne instrumenty, to również tylko interfejs audio powinien ci wystarczyć. Co jeżeli nie masz komputera i musisz kupić komputer, bo nie masz nawet od czego zacząć? No to zasada jest taka, że komputery przeznaczone do pracy z dźwiękiem są dosyć procesorożerne, to znaczy dobrze zaopatrzyć się w komputer z możliwie najbardziej wydajnym procesorem dostępnym w danym momencie na rynku. Oczywiście w ramach twojego budżetu i tutaj to też trzeba mieć zdrowy rozsądek i nie kupować komputera za 8000 zł, jeżeli nigdy w życiu nie wykorzystasz jego możliwości. Natomiast im droższy i szybszy, im szybszy procesor, może nie tyle droższy, ale im szybszy procesor, tym podejrzewam, że na dłużej ten komputer ci wystarczy. Kolejną ważną rzeczą jest to, że fajnie by było, żeby ten komputer ogólnie był szybki, wobec czego dobrze było, żeby pracował z dyskiem SSD, a oprócz tego, żeby miał drugi, dość pojemny dysk na twoje pliki audio, które będą się na nim zapisywały. Z tego względu, że pliki audio są dość obszerne i w momencie, kiedy nagrywasz, one zajmują bardzo dużo pamięci na dysku, możesz sobie w łatwy sposób, dużą ilością na przykład prób, zapchać komputer, a później trzeba wywalać stare, nieużywane pliki i to zajmuje bardzo dużo czasu. Jeżeli masz duży dysk i możesz na nim trzymać dużo śmieci, które gdzieś tam kiedyś nagrałeś, ale ci się nie podobają, to tego dużego dysku na pewno szybko nie zapchasz. Myślę, że 1 terabajt spokojnie wystarczy, jeżeli to ma być tylko i wyłącznie komputer do nagrywania w domu, a nie do żadnych gierek, żadnych innych gier. Jeżeli chodzi o moją przygodę z muzyką i z tym, dlaczego uważam, że mam na tyle odpowiednią wiedzę, którą mógłbym wam przekazać, to myślę, że jest to temat na inny odcinek, bo to będzie bardzo długi odcinek. Natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, że w czasach, kiedy ja zaczynałem nagrywać cokolwiek w domu, tam jeszcze się nie mówiło o takim zjawisku jak home recording, to się dopiero gdzieś tam zaczynało pojawiać, to były czasy, gdzie tak naprawdę były potężne ograniczenia sprzętowe i żeby osiągnąć dobrą jakość, trzeba było wtedy wówczas wydać naprawdę potężne pieniądze, a tych pieniędzy nie było. No, żyliśmy w końca lat 90., początku lat 2000, kiedy ja miałem lat naście i nie miałem środków na to, żeby kupić sobie mega zarąbisty komputer, jakiś super wydajny mikser, który zasiliłby mi bardzo dobry mikrofon pojemnościowy. Czegoś takiego w ogóle nie było i trzeba było radzić sobie samemu. I przez to, że nie tylko ja, ale również wielu moich kolegów, rówieśników, którzy też w tamtych czasach zaczynali, przeszliśmy taką mozolną, długą drogę przez walkę ze sprzętem niskiej jakości, tanim sprzętem i jakieś karkołomne próby
wyciągnięcia z tego możliwie największej jakości. Uważam, że osiągnąłem pewien punkt widzenia, który pozwala mi na to, aby móc was przekonać do tego, że można naprawdę osiągnąć bardzo dużo, ale tylko i wyłącznie ciężką pracą i dobrymi pomysłami, a niekoniecznie otaczaniem się jakimiś nie wiadomo do czego służącymi urządzeniami, z których albo nie będziecie korzystać, albo wykorzystacie je tylko w niewielkim procencie. I to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek, że wytrwaliście do końca. Zapraszam was do sklepu na www.9metrów.pl, gdzie kupicie muzykę świetnych, niezależnych wykonawców i fajne ciuchy, bluzy i czapki. Zapraszam was też na naszego Facebooka. Link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam was też na moją oficjalną stronę, gdzie możecie zapoznać się z moją skromną, nazwijmy to, twórczością. No i cóż, zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka, gdzie na pewno opowiem wam o interfejsach audio, a jeżeli wystarczy czasu, to być może zahaczymy też o temat mikrofonów. Cześć, trzymajcie się, na razie.